Drodzy przyjaciele, kibice hokeja, tą akcję, którą tutaj zorganizowaliśmy, chcieliśmy pokazać, że jesteśmy przede wszystkim. Mamy nadzieję, że to, co tutaj widzicie, nie stanie się prawdą. Mamy już dość obietnic, mamy już dość przepychanek politycznych, mamy już dość wszystkiego tego, co się dzieje wokół naszego hokeja. Chcemy prostych wyjaśnień, chcemy tego, żeby hokej w Sanoku był. Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że jeśli nawet te obietnice, które składają nam teraz, że hokej odrodzi się za rok, nie będą tylko obietnicami, to będzie bardzo ciężko ten hokej odrodzić. To jest prawda. Juniorzy, których nie ma w CLJ, chłopaki poszukają sobie pracy, poszukają sobie innych klubów, tak samo lepsi zawodnicy, wszyscy zawodnicy poszukają sobie innej pracy. Z czego oni chcą budować w przyszłym roku podstawę sanockiego hokeja? Znowu z najemników? My sobie tego nie wyobrażamy. Apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do przedsiębiorców sanockich, do ludzi, którym dobro hokeja jest na sercu, do sponsorów byłych, obecnych, o to, żeby jeżeli nie udało się stworzyć drużyny na miarę ekstraligową, żeby spróbowali zgłosić drużynę do pierwszej ligi. To nie jest duży koszt. Może utrzymajmy tam tych naszych zawodników, niech oni popróbują jeszcze trochę grać. Może za rok, jakbyśmy się odbudowali, to będziemy mieli jakiś narywek i jakiś początek na to, żeby z czegoś zacząć budować drużynę, prawda? Jeżeli w tym roku nie uda się tego zrobić, wszyscy zdajemy sobie sprawę, że hokeja może w Sanoku już nie być. Dokładnie. Pamiętajmy o tym, że drużyna seniorska jest bodźcem dla młodych zawodników, dla młodzieży, dla tych dzieciaków, które garną się do hokeja. Jeżeli nie będzie seniorów, nie będzie tych wzorców, nie będzie młodych zawodników, nie będzie chęci rodziców do finansowania tego drogiego sportu. Po cóż wtedy taka piękna arena? Już widzimy, że stoi pusta, bez hokeja. A Pióro będzie coś robił. On mówi ciągle, że ma zajęcie. Nas nie interesuje tutaj, kto będzie robił, co będzie robił. Nie obwiniamy tutaj pana burmistrza, nie obwiniamy sponsorów w tym miejscu. Tylko my chcemy po przyszłości hokeju hokeja. I tyle. Ekip Kostoka! Na Sanocku!